Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeżeli sądziłeś, że używanie fałszywych obciążeń to wyłącznie męska domena, to dzisiejszy materiał jest dla Ciebie. Gracjan Barbosa to bardzo popularna brazylijska influencerka fitness prezentująca odpowiednią muskularną i wyrzeźbioną sylwetkę, ale jednocześnie zachowując wyraźne kobiece atuty. Nie ma wątpliwości, że podchodzi do kwestii treningu i diety bardzo poważnie, ale niektóre jej dokonania siłowe mogą budzić wątpliwości. Bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy już do sedna, a konkretnie przysiadów, bo to w tym ćwiczeniu Brazylijka robi prawdziwą furorę. Najbardziej spektakularne nagranie pochodzi z 2012 roku. Na szczangę założone jest tu po 5 talerzy na stronę, zatem jeżeli każdy waży 20 kg, to mamy tu łącznie 220 kg. Warto zauważyć, że Barbosa nie potrzebuje tu nawet pasa, co sugeruje kosmicznie mocne mięśnie stabilizujące. Jeżeli uda się wykonać Jedno powtórzenie, to znajdzie się w elicie kobiecej siły. Takie myśli można mieć przed obejrzeniem nagrania, bo okazuje się, że nie idzie tu po maksa w jednym ruchu, a wykonuje ich osiem. Co więcej, są to ruchy kontrolowane, bez żadnego odbicia na dole, nie ma tu mowy o jakimś zwolnieniu ruchu, czy kryzysowym momencie podczas wstawania. Warto także zwrócić uwagę na jej wyraz twarzy, który mówi o wysiłku równoważnym uginania ramion z 2,5 kg handlami. Sprawia wrażenie, że przysiadów mogłaby wykonać co najmniej 20 i to jeszcze po dorzuceniu na sztangę paru kilo. Chciałbym teraz porównać tę próbę Gracjan Barbosy z tym, jak faktycznie wygląda podnoszenie 220 kg na powtórzenia. Posłużę się tu przykładem Clarence'a Kennedy'ego, który używał takiego obciążenia na 12 ruchów. Przede wszystkim widoczne jest tu zupełnie inne zachowanie sztangi, która pod takim ciężarem wydaje się dosyć plastyczna i można zobaczyć, że ugina się przede wszystkim. Kiedy Kennedy powraca do pozycji wyjściowej. Poza tym widać tu wysiłek, po pierwsze w charakterze ruchu, ale także chociażby w tym, jak oddycha czy jaki ma wyraz twarzy. Co jeszcze chciałbym zauważyć, mamy tu do czynienia z facetem posiadającym znacznie większą ilość masy mięśniowej od barbosy. Co więcej, który nie jest naturalem, a mówił o tym w jednym ze świeżych materiałów. Trzeba jednak Brazylijce oddać, że wykonała te cztery powtórzenia mniej, chociaż jak mówiłem, można tam zauważyć jeszcze spory zapas. Jeżeli chodzi o wymiary Barbosy, to podaje się 175 cm wzrostu i wagę między 61 a 66 kg. Korzystając z kalkulatora One Rep Max, czyli szacującego maksymalną siłę na podstawie podniesionego ciężaru i ilości powtórzeń otrzymujemy wynik 273 kg, jakie mogłaby podnieść w maksymalnej próbie na jedno powtórzenie na stronie Open Powerlifting pokazującej rekordowe podejścia w ćwiczeniach trudnych. Trójboju siłowego. Po zaznaczeniu kategorii RO, czyli bez sprzętu, kobiet i wagi minus 67,5 kg, okazuje się, że najlepszy wynik na świecie należy do Marianny Gasperajan i wynosi 225 kg. Gracjan Barbosa mówi nam zatem, że potrafi podnieść jakieś 50 kg więcej od rekordu świata w swojej kategorii wagowej. Można poprzesuwać klasy wagowe i dochodzi się do wyniku 273 dopiero w ponad 90 kg. Bez podziału na kategorie wagowe, jeżeli chodzi o przysiad kobiet bez sprzętu, to najlepszy wynik wynosi 278,9 kg, zaledwie 6 kg więcej niż to, co mogłaby ruszyć Brazylijka. Z ciekawości wszedłem także na profil rekordzistki w klasie minus 67,5 kg, która po pierwsze wygląda tak, czyli jest znacznie niższa oraz bardziej muskularna, a po drugiej trzy przysiady pod 225 kg w pasie i bandażach wyglądały znacznie mniej pewnie niż te Barbosy. Osobiście nie mam najmniejszej wątpliwości, że użyte na tym nagraniu talerze nie ważą 20 kg. Z biegiem czasu Brazylijka zaczęła schodzić z ciężarem, ale czy przerzuciła się na prawdziwe obciążenia? Tutaj 180 kg i 4 powtórzenia. Co więcej dorzuciła tu do wyposażenia bandaże. Oznacza to max w okolicach 196 kg. Jak widać w bandażach rekord w klasie do 67,5 kg to 256 kg, zatem Barbosa byłaby tu dopiero 57 na świecie. Teoretycznie zatem jest to możliwe, ale znowu patrząc na te powtórzenia, wszystko wygląda za łatwo, żeby uwierzyć w takie obciążenie. Możemy to znowu porównać ze 190 kg Marianny Gasparajan, gdzie widać ciężar tej sztangi i wagę powtórzenia, co więcej, w pasie i przy lepszych predyspozycjach. Niskim wzroście zapewniającym krótszy tor ruchu, nie wspominając o znacznie większej muskularności. Tutaj także 4 talerze, czyli 180 kg, na łatwych 8 powtórzeń. Ostatnio Barbosa, można powiedzieć, mocno spuściła stono. Na najświeższym nagraniu, operując jedynie 140 kg i wykonując z nimi 9 ruchów. Zeszła tym samym do jakichś 180 kg na jedno. Natomiast tutaj nie widać żadnych bandaży, czyli jedziemy w 100% RO. 180 kg stanowi 38 wynik na świecie. Możemy wejść teraz na profil jednej z posiadaczek w wyniku 180 kg w przysiadzie bez sprzętu. Jaką jest Sharon Egleton. Myślę, że nie trudno zauważyć różnicę w wyglądzie, tak samo jak w tym, jak wyglądają jej powtórzenia ze 140 kg na plecach. Tutaj w pasie wykonała trzy ruchy. To, że parę rzeczy dotyczących Brazylijki jest fałszywych czy sztucznych, nie zmienia faktu, że posiada robiące naprawdę duże wrażenie nogi, obdarzone sporą masą mięśniową. Pokazuje teraz nagranie, które według mnie może być prawdziwe. Wygląda to na jeden talerz 20 kg na stronę, czyli łącznie 60 kg. Wykonane z nimi 20 powtórzeń daje max w okolicach 100 kg i bardzo dobry wynik. Gracjan Barbosa ma wszystko, co potrzebne, żeby odnosić wielkie sukcesy jako influencerka fitness. Jest w doskonałej formie. Na niektórych zdjęciach widać u niej bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej odsłaniający żyły na brzuchu. Do tego widać, że Zna się na treningu, umie wykonywać imponujące pozycje na rurze, a przy tym potrafi prezentować się bardzo kobieco i atrakcyjnie. Nie widzę zatem wyraźnego powodu, dla którego miałoby polegać na fałszywych ciężarach. Nie jest to moim zdaniem sposób na zwrócenie na siebie uwagi, a raczej utrzymanie swojego wyidealizowanego wizerunku. Kiedy pokazuje swoje ćwiczenia, oczywiście znacznie lepiej wygląda sztanga załadowana po brzegi talerzami, choćby były styropianowe. Jest to także jedna. Influencerek reklamujących magiczne kremy spalające tłuszcz na brzuchu. Brzuch ze stali za jedyne 190 dolarów za 100 ml kremu o bardzo wątpliwej możliwości zadziałania, biorąc pod uwagę mocny podział wyników badań i opinii, jeżeli chodzi o miejscową utratę tłuszczu. Tak czy inaczej, można mieć pewność, że taki brzuch nie jest wynikiem używania tego specyfiku agenów, treningu diety, a być może także delikatnego wspomagania. Brazylijka jest zatem można powiedzieć gwiazdą fitness na całego z dobrymi i złymi tego stronami. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakieś inne przykłady kobiet, które używają podejrzanie wyglądających ciężarów. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego!